Pamiętać o tym, że dzieci dość szybko są sprawne, jeśli chodzi o kwestie internetu, sieci, dowiadywania się treści. Te treści rzeczywiście są wszędzie, ale też są, jest taka, no nie wiem, można powiedzieć seksualizacja w ogóle przestrzeni wokół nas, tak, reklam, które są, gdzie nie chodzi mi o reklamowanie rzeczy związanych z seksem, tak, tabletek na potencję na przykład, chociaż to też. Mówimy o reklamach, gdzie patuje się golizną, filmach dla młodzieży, które oglądają dzieci, gdzie dyskutuje się o pierwszych razach na przykład. I jeżeli dzieci nigdy w domu nie słyszą o seksie, nie mówi się do nich normalnie, że seks jest i to jest, kiedy dwoje ludzi się chce zbliżyć do siebie i kochają się i chcą sobie to okazać, to robią to za obopólną zgodą razem. No jeżeli my takich podstawowych rzeczy dzieciom nie mówimy, bo się boimy co, że to rozbucha ich wyobraźnię i chęci na seks, no to one później, mając lat 10, 11, lądują w szkole z iPhone'em, które dostały od rodziców i następuje rozprzestrzenianie treści nieadekwatnie. Dzieci wszystko, nastolatki, gimnazjaliści prawdopodobnie wszystko potrafią powiedzieć o tym, jak wygląda seks w filmie porno. Potrafią wymienić formy z takiego filmu, nie mają z tym żadnego problemu. I to jest ich wyobrażenie seksu. Dla nich to jest seks i nie powinno tak być. Wszyscy się o tym zgadzamy na ten temat. Edukatorzy mówią głośno o tym, że nastąpiła jakaś tam bardzo dziwna karykatura, powiedziałabym, świadomości seksualnej nastolatków, gdzie nie mają podstawowej wiedzy, za to wiedzą, jak wygląda film pornograficzny. Powinno być zupełnie odwrotnie. Wtedy też na pewno te poszukiwania wiedzy jako dorosłego człowieka nie byłyby takie dramatyczne i takie pospieszne, tak jak teraz, gdzie ludzie szukają, bo nie mogą znaleźć informacji. Powinno się dzieciom mówić, powinno się dzieci edukować, powinno się dzieciom wyjaśniać od początku, mówić o tym, że seks jest przyjemny i ludzie go lubią, ale też, że niesie ze sobą dużą odpowiedzialność i że wiąże się z tym, że są z niego konsekwencje i to warto młodzieży mówić, już dzieciom. Ja mojemu 7-latkowi mówię, odpowiadam na wszystkie pytania.